Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. W ciągu najbliższych lat polskie rolnictwo otrzyma wsparcie w wysokości 25 miliardów euro. W środę wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk poinformował o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. To ponad 25 miliardów euro, 17 miliardów to kwota na płatności bezpośrednie. Tak zwany pierwszy filar, który składa się, czyli płatności bezpośrednie, składające się z płatności podstawowej, z płatności redystrybucyjnej, która właśnie wspiera te mniejsze gospodarstwa, ale również ze wsparcia w płatnościach bezpośrednich gospodarstw prowadzonych przez młodych rolników. Przez 5 lat młody rolnik przejmujący gospodarstwo będzie miał zwiększoną płatność bezpośrednią, ale też, co przede wszystkim wymagało wiele pracy i tutaj wiele współpracy również z Komisją Europejską, z panem komisarzem, to jest ekoschematy, czyli właściwie gospodarowanie na gruntach zgodnie z ochroną środowiska. Zadowolenia ze wsparcia, jakie otrzyma polska wieś, nie kryje premier Mateusz Morawiecki. W pełni wpisujemy się w to, jakie są dzisiaj założenia już Komisji Europejskiej. A to z kolei oznacza, że z różnych programów uzbierało się ich razem na najbliższe kilka lat na 25 miliardów euro, czyli grubo powyżej 100 miliardów złotych. Z różnych programów będziemy mogli oferować nie tylko środki krajowe, ale także środki europejskie na rozwój gospodarstw rodzinnych, na rozwój polskiego gospodarstwa rolnego. Dobrze przygotowane projekty spowodowały, że jesteśmy w grupie państw, którym jako pierwszym zatwierdzono plan strategiczny. Polska jest wśród pierwszych 7 krajów z zatwierdzonymi planami strategicznymi. Pierwsza grupa najszybciej zakończyła negocjacje, przedstawiła najlepsze plany. Wymienię te państwa w kolejności alfabetycznej. To jest Dania, Finlandia, Francja, Polska, Portugalia, Hiszpania. A Irlandię pominąłem jeszcze. 7 państw. Plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej ma przyczynić się do zrównoważonego rozwoju gospodarstw, sektora przetwórstwa oraz wpłynąć na poprawę warunków życia i pracy na wsiach. Trwa posiedzenie Sejmu, na którym posłowie zajmą się propozycją dofinansowania innych źródeł ciepła niż węgiel. Koszty ogrzewania rosną, to fakt. Faktem jest też, że wzrost cen ma charakter globalny, a przyczyną jest między innymi wojna na Ukrainie wywołana przez Rosję. Dlatego rząd chce zniwelować koszty wzrostu ceny źródła ogrzewania, nie tylko tym, którzy grzeją węglem. Jeżeli sami dla siebie dostarczamy ciepło, czyli kupujemy pelet, kupujemy LPG, czy drewno, czy olej, wtedy dostaniemy najwięcej na pelet, po 3000, tak jak przy węglu, przy LPG 500 zł bezpośrednio w gminie. Jeżeli mamy ciepło w kaloryferze od zewnętrznego dostawcy, wtedy ten dostawca zadba o to, żeby była odpowiednia rekompensata i żebyśmy my już dostali pomniejszony rachunek. Po przyjęciu przez parlament odpowiedniej ustawy i po podpisaniu jej przez prezydenta będzie można składać wniosek o rekompensaty, podobnie jak można to robić w przypadku węgla. Obowiązującym dla wszystkich terminem jest 30 listopada. Składamy niezmiennie do gminy, tam gdzie wszystkie inne dodatki. Przypomnę, że do końca października też można jeszcze składać dodatek osłonowy. Nie wszystkie wnioski wpłynęły do 1400 i gmina w przypadku węgla będzie miała czas do 60 dni na wypłatę, w przypadku pozostałych 30 dni. Dopłaty ukierunkowane są na zakup surowca, który jest źródłem ogrzewania. I tu wielu Polaków ma problem, bo węgiel w teorii jest, ale jest też problem z jego zakupem. Rozwiązaniem może być zakup większej ilości węgla przez gminy i dostarczenie surowca jednym transportem dla wielu mieszkańców. Zgłaszają się też do spółek gminy, które dla swoich obywateli przez swoje jednostki podległe chcą zakupić węgiel do szkół, do szpitali, ale też dla obywateli zbierają takie deklaracje.
I PGE Paliwa i Węglokoks, te obie spółki są otwarte na taką współpracę, żeby wtedy już bez marży, bez pośredników sprzedać gminom, które następnie przez swoje podmioty ten system dystrybucji organizują. I to jest bardzo dobry pomysł. Popieramy ten pomysł. Będziemy też gminy wspierać w jego realizacji, gdyby jakiekolwiek bariery się pojawiały. Minister Moskwa sugeruje, że dobrym pomysłem może być kupowanie węgla w transzach na składach węgla. Zapewnia, że nie ma ryzyka, że węgiel nie będzie dostępny. Zamówiono już spory zapas surowca, ale jego dostarczenie i dystrybucja wymaga czasu. Musi przypłynąć, być przesiany, przewieziony. Niekoniecznie musi być tak, że we wrześniu kupimy na całą zimę. Proponujemy i prosimy też o uzbrojenie się w cierpliwość. Może być tona we wrześniu, tona w grudniu, tona w lutym. Można sobie podzielić te zakupy. On jest ciągle w tej samej cenie. Ta cena nawet może troszkę będzie spadała, bo jednak zawsze tak jest, że wraz z upływem zimy ten surowiec na świecie, ta cena spada. Warto dziś udać się do gminnych urzędów i włodarzy miast, by zapytać o możliwość zakupu węgla dla większej ilości mieszkańców, by to gmina wzięła na swoje barki kwestie logistyczno-organizacyjne. Na chwilę obecną nie będzie waloryzacji świadczenia 500+, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i dodała, że rząd wspiera rodziny przez nowe programy. Polityka prorodzinna to przede wszystkim jest odpowiedź na potrzeby rodziców. Musi być systemowa i kompleksowa, mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. W tym trudnym czasie, w którym przyszło nam teraz żyć, po pandemii, tocząca się wojna na Ukrainie, kiedy spojrzymy na wsparcie rodziców, na które rodzic może liczyć teraz w roku 2022, to jest świadczenie 500+, to jest dodatkowe nowe świadczenie, rodzinny kapitał opiekuńczy, czy dofinansowanie do opieki żłobkowej, dobry start, to co już wymieniliśmy. Wsparcie, gdybyśmy policzyli, na co może rodzic liczyć teraz, przez 18 lat wychowując dziecko, to jest 120 tysięcy złotych. W roku 2015 było to zero. Minister Marlena Maląg pytana była o ewentualną waloryzację świadczenia 500+, które co miesiąc jest wypłacane na każde dziecko. Dzisiaj musimy podejmować działania, które powodują wyjście z pułapki niskiej dzietności. Dlatego też wprowadzamy dodatkowe wsparcia dla rodziców. Na ten moment nie przewidujemy waloryzacji, zresztą budżet państwa jest już znany, a więc w tym, ale natomiast cały czas wspieramy rodziny poprzez również nowe programy. Cały czas obowiązuje także program Dobry Start, czyli 300 zł wypłacane jednorazowo w roku szkolnym na każde dziecko. Do tej pory złożono wnioski dla ponad 4 milionów dzieci. Stacje paliw przedłużają akcje promocyjne. W najbliższym czasie ceny będą jednak wyższe. Na stacjach benzynowych znów pojawią się wyższe ceny. Szczególnie więcej zapłacimy za olej napędowy, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki. To paliwo drożeje szybko i drożeć będzie nadal. Już w tej chwili ceny na poziomie 7,25 są niestety, należą do przeszłości. W najbliższym czasie ceny na poziomie 7,50 i więcej niestety będą naszą nową rzeczywistością. Te zmiany będą zdecydowanie szybciej, te zmiany zwyżkowe będą zdecydowanie szybciej zachodzić w przypadku oleju napędowego niż w przypadku benzyny czy autogazu. Ponieważ olej napędowy w dużej mierze jest importowany do Europy, m.in. z kierunku rosyjskiego. W najbliższym czasie myślę, że te zmiany dotyczące diesla będą bardzo odczuwalne, a niestety diesel, jak wszyscy wiemy, jest tym paliwem, które jest używane powszechnie jako paliwo do aut transportowych, do ciężarówek i co za tym idzie, no, wszystkie przewożone do sklepów produkty czy artykuły przemysłowe są w jakiś sposób powiązane z ceną diesla, niestety w momencie podwyżek cen paliwa, także i w przypadku artykułów w sklepach będziemy mogli zobaczyć pewną zmianę w górę. Jednak dzięki obowiązującej do końca roku tarczy paliwowej ceny są znacznie niższe. I to jest mechanizm, który w Polsce powoduje również, że mamy jedne z najniższych cen na tle krajów Unii Europejskiej. Myślę, że to w jakiś sposób na pewno powoduje, że możemy oddychać z ulgą przy tankowaniu, czy na pewno tankować taniej niż gdyby tej tarczy nie było, bo wtedy z pewnością kilkadziesiąt groszy więcej za każdy litr, zarówno benzyny, jak i diesla, jak i autogazu musielibyśmy niestety zapłacić. O przedłużeniu promocji na stacjach paliw zdecydował Orlen. Do 15 września uczestnicy programu Witaj będą mogli zatankować paliwo z rabatem 30 groszy za litr, a posiadacze karty dużej rodziny z rabatem 40 groszy za litr. Do tej pory na Orlenie można było zatankować paliwo trzykrotnie, korzystając z promocji.
Dane zebrane, opracowane i przekazane przez Fundację Lux Veritatis przyczyniły się do powstania raportu na temat strat poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej. Dotyczą one zbrodni dokonanych na ludności cywilnej. To kluczowy dokument nie tylko z perspektywy możliwości ekonomicznych, jakie daje w zakresie uzyskania od Niemiec reparacji wojennych, ale także z perspektywy ukazania skali zbrodni niemieckich. W tym raporcie jest szacunek strat demograficznych i strat materialnych, jakie poniosła Rzeczpospolita podczas II wojny światowej. A straty były ogromne, bo zbrodnie, jakich dokonali Niemcy, pozbawiły życia wielu Polaków, a polską gospodarkę wielu rąk do pracy. Każdy człowiek jest poprzez swoją pracę, konsumpcję, zarobki, wynagrodzenia, składki, podatki, tworzy pewien udział w PKB. I przeliczono, że poprzez wynagrodzenia, które ten człowiek wytwarzałby, gdyby żył, pracował przez cały swój cykl życia, on stanowi pewien element, pewną cegiełeczkę w PKB każdego kraju, czy naszego kraju. I tutaj wyliczono, że na tamten czas, dokonując pewnych symulacji, jeśli chodzi o kwestie życia, dożycia, wieku, wyliczono, że statystycznie życie takiego człowieka jako wkład do PKB wynosi około 800 tysięcy złotych. Aby te wyliczenia były możliwe, potrzebne były również konkretne dane. Te dostarczyła Fundacja Lux Veritatis. Bardzo chciałem serdecznie podziękować pani dyrektor, pani Lili, Fundacji Lux Veritatis i całemu środowisku skupionemu wokół szkoły w Toruniu oraz Radio Maryja właśnie za przygotowanie rejestru indeksu miejsc pamięci, w których doszło do męczeńskiej śmierci Polaków. Dane przekazane przez Fundację Lux Veritatis znalazły się w trzecim tomie raportu. Trzeci tom tego dokumentu to jest właśnie lista miejsc zbrodni popełnionych przez Niemców podczas II wojny światowej na ludności cywilnej. I ten tom zawiera wykaz miejscowości, w których dokonywano egzekucji na obywatelach polskich. Nad zebraniem informacji dotyczących zbrodni niemieckich na ludności cywilnej przez lata pracowały trzy podmioty: Fundacja Lux Veritatis, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II. Bazowaliśmy na dokumentach, które znajdują się w archiwach właśnie IPN-u. Dotarliśmy do takich rejestrów miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945, które zostały opracowane przez Główną Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i Okręgowe Komisje Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce w latach 60. I one zostały sporządzone w oparciu o ankiety, które wówczas zostały przeprowadzone. Informacje dotyczą miejscowości, które znajdują się w obecnych granicach Polski. Dane są zatrważające. W wyniku prac zespołów badawczych uzyskano ponad 100 tysięcy zapisów faktów zbrodni, które zostały dokonane przez Niemców. Po publikacji raportu powstaje pytanie o to, w jaki sposób Polska zamierza wyegzekwować środki i o to, jak będą wyglądały dalsze relacje polsko-niemieckie. Ważnym elementem jest przekonanie opinii publicznej w Niemczech, że ta sprawa jest nieuregulowana. Po prostu my im musimy, że tak powiem, zburzyć dobry spokój. Debata na temat reparacji wojennych od lat toczy się także w innych krajach, takich jak Grecja czy Czechy. Ukraińcy uderzyli w rosyjskie przeprawy promowe. Mosty na Dnieprze są pod kontrolą ogniową. Wciąż niebezpiecznie jest w okolicy Zaporowskiej Elektrowni Atomowej, gdzie w dalszym ciągu przebywają przedstawiciele Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. W dalszym ciągu niespokojnie w obwodzie mikołajowskim Rosjanie zrzucili na ten rejon ważące pół tony bomby. Wystrzelili również z myśliwca Su-35 pocisk, ale został on zastrzelony przez ukraińską armię. Ukraińcy przeprowadzili szereg misji ogniowych. W dalszym ciągu utrzymują mosty przez Dniepr w obwodzie chersońskim pod kontrolą ogniową. Ostatniej doby Ukraińcy uderzyli na pozycję wroga na południu kraju. Zniszczono m.in. 6 czołgów, haubice Msta, wyrzutnię rakietową Grad, 8 pojazdów opancerzonych oraz 5 składów amunicji. Ukraińska armia poinformowała również, że odparła rosyjskie ataki na 4 odcinkach frontu w Donbasie. Ukraiński premier Denis Szmyhal w rozmowie z niemiecką agencją DPA zaapelował o udostępnienie Ukrainie nowoczesnych niemieckich czołgów typu Leopard 2. Niebezpieczna sytuacja panuje też wokół Zaporowskiej Elektrowni Atomowej.
Na miejsce przybyła tam wczoraj inspekcja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Ukraina zrobiła wszystko, żeby ta misja się wydarzyła, ale złe jest to, że okupanci próbują przekształcić tę misję Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, która jest naprawdę potrzebna, w bezużyteczną wycieczkę po stacji. Wierzę, że tak się nie stanie. Dobrze, że przedstawiciele agencji mogą dokonać obiektywnych ustaleń dotyczących zagrożeń, które pojawiły się na terenie elektrowni Zaporoża. Po raz pierwszy w historii ryzyko powstało z winy okupantów. Niezwykle ważne jest, że będzie wola dokonania obiektywnych ustaleń, stały ostrzał, obecność rosyjskiego wojska i broni na stacji, złe traktowanie ukraińskiego personelu i próby oddania stacji pod kontrolę przedstawicieli Rosatomu, którzy w ogóle nie są zdolni do odpowiedzialnego podejścia do takiego obiektu. To są przyczyny zagrożeń. Wołodymyr Zełenski powiedział, że Rosja robiła wiele cynicznych rzeczy, by oszukać misję. W tym zastraszała mieszkańców Enerhodaru, gdzie mieści się Zaporowska Elektrownia Atomowa, i zmuszała ludzi do okłamywania ekspertów misji. Spodziewajmy się, misję. Mamy nadzieję, że misja mimo wszystko dokona obiektywnych ustaleń na podstawie okoliczności panujących na stacji. Od ponad 3 dekad pod zarządem naszych specjalistów znajduje się 5 obiektów, stacja w Czarnobylu i 4 działające elektrownie jądrowe. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej nigdy nie miała obaw co do działalności żadnego z tych obiektów, dopóki Rosja nie najechała na nasze terytorium i nie sprowadziła tu swojego szaleństwa. Do 3 września na terenie elektrowni będzie pracowało 5 przedstawicieli misji. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.